Siema widzą, siema wszystkim, z tej strony Gamer 1999. Oczywiście to ja, znowu powróciłem, król YouTube'a. Otóż będzie. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dać dzwona, jedno bądź wszystkie powiadomienia. Dzisiaj paczka. Oczywiście dyski HDD są słabsze. Oczywiście systemy się pieprzą. Plus inne się nie wie, oczywiście, tak? No oczywiście, czekajcie, kawa oczywiście musi iść. Więc będzie recenzja tego dysku SSD. I co brakuje czasami? Wiadomo, to fajnie nikogo nie zmieniamy. Komendytka będzie też otrzymywać kasę, jak będzie chciała. Więc udało się. Oczywiście. O kurde. Co jest przeklina, co sami tak jest, kartonami się używają byle jak taśmy. O, udało. Uwaga. O! Zabezpieczenia nodowa, media ekspert dał plusa, że takie coś, nie? Czy takie coś? Szukamy tego. I to jest to. To jest dysk SSD. Pamięty macie tutaj. Good RAM oczywiście. Będzie ciężki karton gdzieś tam. No, tutaj można postarać, bo siłki powinno być. Oczywiście tutaj macie znaki tu. Dobra. To jest SSD, dodam, tam na intro. To jest CX401 TB. To by to była prawda. Dobra. Najgorzej to jest o spakowaniu takiego czegoś, ponieważ konstrukcja nie jest tak przemyślana. Najgorzej przemyślana. Oczywiście, czemu nie nóż. Trzeba nie zahaczyć się o palec, nie? Oczywiście klawiaturę macie. No to. No, mamy dysk. Metal? Chodźcie, muszę usiąść. Grunia. Więc tak, jest plusy. Będziemy gry nagrywać. To jest plus, szybciej i prędkość. A minus, że nie dołączyli śrubek, powinni każdy producent dołożyć ten. Dysk jest szybszy, powiem. Otóż to, że dyski HDD są coraz słabsze. I do kolanu są, to jest jedynie te dyski HDD, one się kupują szybciej. Porównajcie te, czyli półcalony i dwa półcalowe, a w środku znajduje go to. To jest jakiś mały przykręcający. To jest tak wincie. Super, możecie na podstawie wincie. No, to jest wincie. Dlaczego wincie to? Jeden brat walił. Tatatuja. Kupuję też do Xboxa 360, bo tamten wolniej ładuje, próbowałem. No tak, dysk Goodram. Typowy Goodram. Też jakoś czasami się upala, atakuje. Że czasami ten
Tutaj macie generację długą, też trójkę. I jest też ten PCI Express, czyli taki mini ten M2 wejście na płytach głównych. Otóż to płyty główne posiadają najnowsze. I powiem, że ten dysk jest bardzo solidnie stworzony. Nie ma mechanizmu kupujących dysków, to że na przykład niestety posiadam No i dobra. Tu macie Windows 7, bo w 2015 to były najlepsze, bo tej HD-deki nie było lepszych. HD-deki dla mnie to najgorszy kurwa, lagowały przy grach, a lubią się zawiesić i bluskina. Po pierwsze, talerz jest i co co mi był sektor się kryje. Nawet u mnie recovery w Windows 11. Myślałem, że stałem 6 rano i chciałem popykać grę. I na grę włączył się automatyczna naprawa. I szkoda, że byłem przestraszony. I a jak spojrzyłem w monitorze, dokładnie to był partycjagie. I nagle zobaczyłem, że macie SSD, skrót, solid, datę, drive i solidny dysk twardy. Jeden teraz jest. No i to wszystko widzą. Dajcie suba, dzwona i dajcie powiadomienie wszystkie i będziecie mieli. Do jedna dziś, nara i siema, good run. HDDX już idzie do lamusa, ponieważ już nie kupię tam, co kopiuje gry. To wszystko na